Bardzo serdecznie witamy wszystkie panie w tym wyjątkowym czasie. Mam nadzieję, że już od wczoraj jesteście obsypywane nie tylko słodyczami i kwiatami, ale też... Za nami kolejna edycja konkursu na oryginalną kobietę Śląska Cieszyńskiego. Kobietą oryginalną roku 2018 została Maria Motyka z Koniakowa, na co dzień kierownik zespołu regionalnego Istebna oraz Mała Istebna, instruktor śpiewu i gry, laureatka konkursów i przeglądów regionalnych. Prowadzi szereg działań na rzecz osób potrzebujących, m.in. koncerty charytatywne. Bardzo dobry organizator i koordynator. Gala finałowa odbyła się wczoraj, 9 marca, w hotelu Złoty Groń w Istebnej. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i przede wszystkim docenienie tego, co robię. Bardzo się cieszę, że zauważyli Państwo naszą działalność, przede wszystkim zespołową. Było dla mnie już ogromnym wyróżnieniem to, że znalazłam się w tej Złotej Piątce, a teraz naprawdę bardzo się cieszę. No i statuetka została na terenie gminy Istebna. Tak, dokładnie. Została w Koniakowie. Poprzednia laureatka to też mieszkanka Koniakowa, pani Urszula Gruszka. Czy takie wyróżnienie, taka nagroda mobilizuje do dalszej pracy, napędza do dalszego działania? No myślę, że tak, bo tak jak mówię, jest to takie docenienie tego, co się robi. Często jest to niezauważalne w środowisku, ale jednak... Widzę, że są osoby, które to doceniają i bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za wszystkie oddane głosy i cieszę się bardzo. W Złotej Piątce konkursu znalazły się również Józefa Greń, Krystyna Morys-Grochal, Edyta Herzyk oraz Wanda Przybylska. Cieszymy się bardzo, bo w tej pierwszej części, kiedy zbieraliśmy kandydatki do miana kobiety oryginalnej Śląska Cieszyńskiego w pierwszym etapie, zgłoszono aż 17 pań, także było w czym wybierać i właśnie spośród tych 17 pań kandydatek jury wybrało 5 tych najbardziej oryginalnych, które także miały zdecydowaną większość głosów. No a potem już się odbywało głosowanie na terenie całego Śląska Cieszyńskiego. Na dzisiaj już wiemy, że po raz kolejny ta główna nagroda została u nas w gminie Istebna, a dokładnie w Koniakowie. Ten konkurs napawa optymizmem, bo tych kobiet oryginalnych na terenie powiatu cieszyńskiego nie brakuje. Naprawdę dla nas to jest ogromna przyjemność, że jako jury czytamy życiorysy i to wszystko, co panie w ciągu swojego życia robią, jakie mają osiągnięcia, jakie są naprawdę oryginalne. I to pod względem rodzinnym, bo często mężowie, dzieci zgłaszają kandydatki, ale też często są bardzo zdziwione, kiedy do nich dzwonimy i mówimy, że zostały wybrane, bo mówią, że nigdy by nie powiedziały, a jednak koleżanka, sąsiadka, znajoma ich zauważyła, wysłała zgłoszenie i co roku naprawdę piękne panie, piękne postacie, piękne wnętrza nagradzamy, odczytujemy te ich życiorysy, cieszymy się, że idzie to w świat. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.